tutaj, proszę Państwa, do Legionowo Piaski, tutaj pod Warszawą. Ale jak teraz jechaliśmy, proszę Państwa, z zachodniego tutaj do centralnego, z zachodniego PKS tutaj do centralnego, no to w 127 tak to wszystko kaszlało. Także, proszę Państwa, wyznawcy papieża, oni nie rozmawiają, tylko kaszlą. 38. rocznica centralnego, proszę Państwa, tamten zachodni może ma więcej lat, ale jak myśmy jechali z zachodniego PKS na centralny PKP, to proszę Państwa, w 127 dziad zaczął kasłać, dziaduwa za nim, dziad zaczął kasłać, dziaduwa za nim, dziad zakasłał, dziaduwa za nim i tak kółko. Także proszę Państwa, oni nie dyskutują, bo nie znają Biblii, nie znają prawdy i tylko kaszlą. Jak to bydło? A to jest nasz Jasza, proszę Państwa, który już podnieca się tym tortem. Marta Dobosz do mnie mówi tak, chodź, Ciebie zapoznam ze starym dziadem. Są podróżni wszelcy. No dzisiaj z Białego Stoku nikogo nie spotkałbyś przy 26 stycznia 2014 roku. Tutaj czasem można spotkać Martę Dobosz, bo tutaj jest Pałac Kultury blisko, teatr, studio. No i Marta Dobosz, ona tak się włóczy, taka zagubiona, psychiczna. No ale po prostu jak coś powie, to powie, jak łysy o beton. Także proszę Państwa, tutaj no, ci żebracy to drapią się po swojej gracy, mają pełno kudłów i tych przy mają pełno. Także proszę Państwa, książę William w Wielkiej Brytanii, na szczęście on włosów już prawie nie ma, także książęta nie za bardzo się tam mają po czym drapać, no ale nie mają też takich hipochondrii. Ewangelicy, Anglicy w Angloameryce gdzieś tam, proszę Państwa, są spokojni ludzie, bo to są to inteligentni ludzie, są to mądrzy, którzy nie odreagowują hipochondrią na cokolwiek. A tutaj, proszę Państwa, dziad z dziadową kaszlauli w 127, jak jechałam z zachodniego PKS na centralny tutaj pod Pałac Kultury w Warszawie. I tak co jedno, to i drugie. I tak aż to denerwowało, proszę Państwa. Bez powodu, tak kaszlą. No, także proszę Państwa, bo to durny naród. Parafialny, średniowieczny i starożytny od czasów, proszę Państwa, rzymskich, od bucika włoskiego przez Kraków, Warszawę, Ciechanów i Gdańsk i wystarczy wskoczyć jeszcze do Morza Bałtyckiego. Także zachodni w Warszawie i tu jesteśmy cały czas na centralnym Warszawie, obserwujemy kogo.